witam was tutaj, cześć, witam znowu, zapraszam was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 przy Zaporze. Właśnie, tu mamy naszą Zaporę. Kotki na Zaporze też są, kotkami dziś może się chwilę zajmiemy. I zobaczcie tylko, montowaliśmy tutaj ten kanał. Zobaczcie, jak on tutaj zebrał całkowicie naszą wodę. Tutaj z góry i to wszystko płynie teraz górą. Według mnie to jest nawet dobre rozwiązanie. Dobra, ale tak czy siak, nie o tym dzisiaj. Bo tutaj woda się tutaj będzie kręcić, kumulować w ogóle. Kumulus normalnie. Tak. Czy to by się dało? Czekaj. No tak, bo tutaj ja widzę, że tutaj są problemy. Inne bajki. Natomiast, czy dałoby się stąd pociągnąć? No dobra, to fajnie, że da się tak pociągnąć, ale nie to mi otwórzmy. Czekaj, czy... A nad tym... Dałoby się. Chyba trzeba nie zainwestować w jakiś tutaj przejazd na górę. Czyli dajcie nam tutaj na myśli... coś z wyższych sfer. I to właśnie teraz wmontuję tutaj. Ponieważ jak widzimy, korki tutaj są wielkie. I nic z nimi nie da się zrobić. Nawet się nie dziwię czemu. No ale tak czy siak, są wielkie korki i trzeba coś koniecznie z tym zrobić, ponieważ no ludzie też chcieliby żyć, a nie mają. Więc zapodajmy mi to, czy to jest... Powiedziałbym, że nawet jest całkiem równo zrobiony ten wiadukt. I tak, stąd byśmy sobie zrobili właśnie jakiś taki zakręcik, o tutaj. I on byłby dla mnie już idealny. No i tak, oczywiście tutaj się zrobi nie wiadomo co. Dlatego sobie zrobimy go może nawet w ten sposób. Poczekajcie. Zacznijmy może od wyrównania tutaj trochę terenu. Tak, zaczynamy całkowicie niestosownie, jeżeli chodzi o do serii. Ale zaraz wam wytłumaczę czemu. Czekaj. To wypal. Czemu mi to tak ładnie nie wchodzi? Chyba tutaj. Dobra, trzeba wyrównać tutaj ten teren, no to trudno. Chciałem się temu oprzeć jak mogłem, ale niestety nie udało mi się. Więc trudno. Przyspieszmy w ogóle ten czas. W sensie czas tej przebudowy, bo trochę to długo trwało. Ciach. I ciach, proszę bardzo. Natomiast ten tutaj zjazd też by się przydało naprawić trochę. Naprawić. Powinno trochę lepiej wyglądać. Nie, cały czas kiepsko wygląda. Dobra, rozumiemy. Trzeba tutaj po prostu wyrównać to. O! I teraz ładnie wygląda i teraz powinno nam tutaj ładnie wejść ten zakręt. Jest na pewno lepiej niż było. Dobrze, przepraszam bardzo. Sądzę, że za chwilę będzie dużo ludzi z tego korzystać, zamiast z tego. Co nie zmienia faktu, że z tego i tak będzie dosyć dużo ludzi korzystać. Ale proszę bardzo. Trochę na pewno pojazdów będzie tędy jeździć już. Zresztą jestem przekonany tego. Powiem więcej, jestem z tego przekonany. Tu nawet im dam dwa pasy, proszę bardzo, niech już sobie nawet wybierają, to tędy chcą jechać. Tak z ciekawości, czy jakiś autobus tędy będzie jeździć? No widzę, że nawet dla autobusów to jest atrakcja. A ta linia? Co ona tutaj robi? A. Ogólnie widzę, jakieś tutaj jeszcze są problemy co do tych linii. Na przykład tutaj jest bardzo dziwne, że ta linia jedzie tędy, a nie tak jak to powinno wyglądać. Czekajcie. Może trzeba zrobić coś takiego. I teraz będzie już normalnie to wyglądać. Nie wiem, zobaczymy. Popatrzymy, bo to, że ona tutaj wjeżdża i tu wyjeżdża i tu wjeżdża i tu wyjeżdża, to mi się to mało podoba. Albo tu trzeba byłoby zrobić node. Możliwe. Tu trzeba byłoby zrobić takie kółeczko, dzięki któremu to może podzielić. A tylko te kółeczka się bardzo trudno tworzy. W sensie, tu jest i tak już tego napaćkana multum. Tego się trudno tworzy. O, widzimy. Nie chce się stworzyć. Szkoda. Dobra, no to z tym nic nie będziemy kręcić. Ludzie są na minusie. Nasz czas też jest zbytnio dosyć kiepski. Więc co tu dużo mówić nam... Nie widzę zbyt dobrze, że nam się nie uda zwyciężyć tego scenariusza. No trudno. Żeby nie było, naprawdę się staraliśmy.
Ale po prostu może na razie tego scenariusza jeszcze nie potrafię zrobić, czy coś. I się nim zajmiemy kiedy indziej. Ale na razie jeszcze póki co, może zobaczę, tu mi się chyba coś spaliło. Tutaj zawsze nie było, tu nie było drzew. Ej, chwilę, że faktycznie nie było nigdy drzew. No, dajmy na maksa, drzewka tutaj sobie poustawiajmy jakieś, no bez przesady. Żeby w parku nie było drzew, tak trochę do kitu bym powiedział. No bym powiedział, że bardzo do kitu. Proszę bardzo. Niech będzie, że mają drzewka już. A jak mamy tutaj to skończy to w dobry ze stylu, żeby nie było. Proszę bardzo. Dobra. I w ogóle jak tam nasza metra tak poza tym? Pamiętam, że my tutaj ciągnęliśmy, a na razie się utknęło tutaj. Po tej scenie w końcu nie powstało. I to tutaj dojechało dotąd. Właściwie można byłoby to podłączyć, bo to jest bardzo blisko do siebie. A dojazd między punktem A a tutaj B może być nawet, bym powiedział, bardzo tragicznie. Można by właściwie tutaj jakieś puścić coś połączenie. Musiałby wyjechać na powierzchnię, a niestety tego nie możemy bez modów stworzyć. Widzicie, teraz widzicie, czemu jest źle, że nie ma modów. Mamy na przykład metra podziemnego, w sensie naziemnego, a tak byśmy to sobie już od razu... O ty. Tego nie przewidziałem. No bo w takim wypadku jedziesz tutaj i tu się wczepiasz. Proszę bardzo, widzicie, można, można. Więc to na temat nie sobie dojedziesz tutaj. I sądzę, że dzięki temu takiemu rozwiązaniowi będzie już idealnie. To teraz tak, zastanówmy się, czy ten autobus, gdzie on właściwie jedzie, ma jeszcze cały czas sens. No nie, on ma cały czas sens. No ma, niech będzie. A to kto będzie jedzie, przepraszam bardzo. I właściwie co to tutaj robi? A, bo tutaj są takie, też takie różne fikumiku podobione. Fikumiku w komiku. Jakaj, tu chyba jakaś stacja, tak, tu jest jakaś stacja. No ma, na razie nie mamy forsy, więc nie będę marudzić. Ale z tego co pamiętam, myślę, na koniec scenariusza jeszcze jeden meteor zlatuje, ale tak czy siak. Dobra. No widzę, że całkiem nieźle tutaj jest ruch. No tu jest bardzo duży ruch, tak? Nie będę ukrywać, tu jest naprawdę wielgaśny ruch. Mimo wszystko stworzony przez połączenia różne. I to wszelakie, niestety. No, ale miejmy nadzieję, że jest całkiem nieźle. Tutaj niestety też część zakręca. Z niewiadomych przyczyn. Okay. Czemu ktoś tędy chce jeździć? Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Najwyraźniej dla nich nie jest zwolnienie. Najwyraźniej. Najwyraźniej mi się tu musi coś nie podobać. Może ten zjazd tutaj taki pojedynczy. Ulepszyliśmy. Może taki podwójny trochę bardziej poprawi nastroje, ale tak czy siak, sądzę, że tutaj dużo nie mamy już nawet do zrobienia. Dobra, forsa jest. Tutaj jest trochę zgonów, to można by w sumie krematorium tutaj postawić. Krematorium kosztuje 25 tysięcy doma. To poczekajmy i je postawmy. Ja ci dam zbyt stronę, proszę. O, widzisz? Można. Wchodzi. Bambajowe szaleństwo. Właśnie, a propos bambajów, tu można było puścić jeszcze jedną mini bambajową. No, to teraz to zrobimy. Zaraz my tu się tym zajmiemy. Ja ci dam pieniędzy, potrzebuję pieniędzy. Jakbym potrzebował, to bym wiedział, a nie widzę. Dawaj. Widzicie, słyszycie, jak intensywnie chce to postawić, a to nie chce cały czas. No, wiedziałem, że się dogadamy. Proszę bardzo. No i teraz przejdźmy do... a jak jest tutaj z metrem? Tutaj dojeżdżę dotąd. I tu z tego co mi się wydaje jest już całkiem nieźle. W sensie dużo ludzi z tego korzysta. No właśnie. Dzięki naszej wspaniałej kładce dużo ludzi z tego korzysta. A nawet... przejazdem bardziej. Bardziej chyba do rozrywki z domów korzystają. O, może tutaj jest więcej ludzi, tutaj korzysta. Nie, tu tylko autobus jedzie do tego. No nie, no teraz promów trochę nie wypał w tym mieście, wyszedł.
Więc meta to jest to. Zobaczmy, jakie jest wykorzystanie tego. O, 19 ludzi, proszę bardzo. 31 tutaj nam na starcie. Tu jest start? Tak, tutaj jest ten start. Tu jest ta linia, dochodzi mnie zmiana, ale tak czy siak. Inna linia. Skąd ona jest? A, to jest ta obwodnicowa, co jedzie tutaj i później się wydadza. No, to nam tutaj całkiem nieźle sobie już radzi, to nie nic kręcić. Kolejna linia, 1000. Ponad 1000 pasażerów. A, no tak, jedziesz tutaj po tej głównej... Nie, to też nic dziwnego właściwie. I jeszcze jedna linia, to jest ta nowa. W sensie do tej, tutaj, do tej. No, też całkiem ciekawy. Znośnie bym powiedział. W ogóle wiecie, że nam brakuje chyba z 20 tysięcy jeszcze ludzi? Do 65? No, po prostu jakieś coś nie tak. No, pociąg wyminął. Słup. Swoją drogą cały czas nie postawiliśmy tutaj tego stacji, ale obawiam się, że tutaj to nam się nie uda. Kolejowej. Dobra, to tak. Na pewno tutaj będzie to jechać i na pewno będzie jechać tutaj tą górną częścią. Mumbai. Więc właściwie mogę się już nim zająć. I on tu sobie będzie jeździć. A i tam nie ma ludzi, komunikacja jest lepsza niż jakieś takie drzewka. Mówię wam to z tego, co ja wiem. Dobra, tutaj. Tu właściwie, jakby to podjechało tam na górę, to nie byłoby nawet takie złe. Powiem więcej, to byłoby co? To byłoby to. I powiem jeszcze więcej, tu by się przydało to naprawdę przebudować. Bo tu pamiętam, że tutaj się robiły niezłe kotki, te bambajowe. Znaczy, bambaje tworzyły kotki, przez to wszystko stało. O, czekaj, tu sobie zrobimy wykręcik tutaj, a tu będzie wykręcę sobie tutaj. Aż ty. Zbyt bardzo wykręciłem. A nie, po prostu wywala drogę. No to trudno. Ale budynek powinien przetrwać, bo jak teraz mi tutaj damy siatkę, to powinno cały czas wszystko działać. Tak. I dzięki takim rozwiązaniowi zaraz zobaczycie, co się tutaj stanie. No ale tak, na chwilę zrobimy niestety pauzę. Wiem, że chcemy kończyć to i włączam pauzę, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale tak czy siak. Chwilowo będzie pauza. A, tutaj już jest, świetnie. To tak, to po pierwsze to będzie w przeciwnym kierunku. Dobra, po drugie ten przystanek trzeba usunąć, tutaj bombojowy. O. Dobra, jakoś sobie tutaj już będzie wyglądać teraz. To też możemy właściwie usunąć. Dobra, dalej, to usuwamy. Ten tutaj przejazd, bo on tutaj robił koreczki, malutki, lekko powiedziawszy. Dalej, tutaj by się przydało. Okej, dobra, tak tutaj nie wejdzie. To trzeba... Wiecie, to jest metoda na wszystko. Jak coś nie działa, jeszcze raz spróbujmy. Wyburzyć, postawić i powinno wydziałać. O, i teraz, proszę bardzo, wchodzi. Teraz tak, nie wejdzie mi tu chyba już przez to, że tutaj tak ładnie weszło. To drugie, dwa, to jeszcze raz to wywalmy. I zróbmy tak, żeby to jakoś tak tutaj wjeżdżało, żeby mi i to drugie wjechało. No nie wiem, jak to zrobić. Czekaj. Może stąd, tu. Okej, tu w ogóle nie chcę pójść nigdzie. O, tu już idzie, a tutaj? O, idzie. Tylko trzeba ładnie poprosić. O, to jest niezły zakręcik. Powiem, że to jest naprawdę niezły zakręcik, ale może bez przesady. Dobra, tutaj ładnie to weszło. Dobra, napisywanie. No, może mniej będzie zakręcać. O, proszę bardzo. I mamy idealny zmianę. Teraz tak, tutaj ta część... tak jak gdzie? Nie, drzewka. To ulepszymy sobie na drzewka. To również, a to ulepszymy sobie do tej dużej alei. Bo tutaj już nie sam... Bo tu już nie ma po prostu bombaju. No, no tak, tu wywalamy światła. I tu teoretycznie te bomba już wjedzie. Więc zobaczmy. O! Właśnie, dokładnie. Wybierasz sobie tutaj teraz. Tutaj możemy w sumie postawić jeden przystanek tutaj. I właściwie nawet drugi, bo to jest dosyć daleko od tego miejsca. No, play, proszę bardzo. Natomiast nasza druga linia byłoby fajnie, jakby jakoś tutaj się przeteleportowała i wjechała z niej na górę. O, nawet nie trzeba będzie się teleportować.
Nawet udało mi się po prostu zrobić zwykły zjazd. Chociaż z góry mówię, jakby tutaj to zjechało na dół, to... Ej, czekaj. A może zrobimy, żeby tutaj to wyjechało na chwilę na górę? Tutaj to mam, bo ja mam jakiś problem. No i później wjechało jeszcze teraz na górę. Czytaj, żeby to zjechało tu faktycznie wjeżdża. Później tu zjeżdża i jedzie na dół. Nie, no bo mają tutaj szkole i tą linową, to już niech im wystarczy. Dobra, no i wy tu mieliście chyba drzewka czy coś tam, to macie drzewka. Natomiast tak, ta linia, ona się tu ciągnie i tu dojeżdża. I póki co tutaj sobie zrobimy, że on tutaj sobie nie skręcać faktycznie. Czyli, że ona tutaj wjedzie sobie tu i tu. Albo, że my tu pojedzie. Bo musimy zrobić gdzieś tutaj pętlę. No, to zjedzie tutaj, tu przejedzie sobie kawałek z tą linią, jak tutaj ta jedzie. No, czemu ta linia ma taki jeden przystanek tylko z jednej strony? To wydaje mi się dosyć dziwne. Tu musiało coś kiedyś być. No, ewidentnie. No, to sobie usuniemy. Dobra, no i tu... Czyli tutaj... Lekko powiedziawszy będzie pętelka. O, wchodzi. Świetnie. Dobra, no to mamy już linię, możemy ją otworzyć, więc trzeba zatworzymy. Tak, tu będą przystanki w miarę blisko tamtego niestety, no ale... No ale no cóż. Później tutaj przystanek. No i tu już wjeżdżasz w naszą dzielnicę, w naszą dzielnię, więc już będzie całkiem ciekawie. Później tutaj kolejny, no bo... No. W miarę też nie chcę robić zbyt blisko tych przystanków, bo wiecie... Wtedy Bambaj tylko jedzie, jedzie, stoi, jedzie, stoi, jedzie. Zresztą znacie to na pewno, jak jechaliście już tramwajem. Jak to wygląda w ten sposób właśnie. Dobra. No tu by się przydał ten przystanek, tak? Nie powiem, że nie. A tu podjedzie pod metę, to też więcej tak będą tłumy. No. Tutaj najwyżej się przystawi. I na takich małych drogach to właściwie w tych samych miejscach, jak daje przystanki, to nie jest źle. Tu mogę ewentualnie dorobić jeszcze jeden. I to w przeciwnym kierunku też właściwie mogę zrobić. Czekaj. Żeby się zatrzymywały i tu. I tu. No. Dobra, proszę bardzo. Tu będzie kolejny. Tutaj jest ten. Tutaj też, żeby się to zatrzymywało tam w miarę. I tutaj koniec. No. Teraz tak, nasze bambaje wyjadą w koniec stąd. I będą jakoś tutaj się próbowały dojechać. I się... No wszystkie wiemy, jak zrobimy im taki skrót, jakby chciał. O, a propos. Właśnie widzę, że jadą. Gdzie on jedzie? O, kurczę. No zobaczcie, no zobaczcie, jaki jest zygzak robi. Tak by nie musiał, to jest w ogóle chyba gruntowa. Tak, to jest gruntowa. O, czekaj, tu jest jakiś nowy. Wyjeżdża, kiedy ty jedziesz? O, ten inteligentny, zobaczcie. Jedzie już od razu tędy, no, nie ma wata. Dobra. 78 tygodni. Chciałbym dzisiaj już skończyć sobie wam szczerze ten scenariusz. Bo tak go przeciągam i przeciągam i właściwie przeciągamy. A tak byłoby już trochę szybciej. Mama, coś jest z prądem. No z prądem tutaj na przykład tego druta nie powinno być. A tak poza tym nie wiem, coś się fajczy czy co? Albo po prostu nas było inaczej. Tak, na nas było mniej. Nie to. To jest dobrze, to jest źle. I w ogóle też mamy kryzys nocny, czyli tak pieniędzy w nocy. No cóż, no takie życie, no. I to sobie są dosyć ciekawe. W ogóle zobaczmy sobie, jak tam nasz wiadukt, który dzisiaj tutaj robiliśmy. Idę, no widzę. Spokojnie. Tak. Wydaje mi się, że tutaj nie ma korków na takich autostradach zbytnio. No nie jest aż tak źle. No dobra, poza takimi frajerami, którzy faktycznie nie wiadomo czemu aż taki zigzag robią. A, no i tak, powinniśmy tutaj w ogóle zainwestować w stopy. A mianowicie stop przy wjeździe. A tylko przy tych bardziej uciążliwych drogach, czyli na przykład tych. Tak, tu jest tak mała ta droga, że tu nigdy przecież... O, coś jedzie. Czekajcie.
Tutaj coś jedzie. Chcesz zobaczyć ten pojazd. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, jest, proszę bardzo. No, zobaczmy. Przejedźmy się kawałek tym. Jedzie do Pomost Wędkarski. Rezydencja bodów mieszkowy. Pracuje w Forest Friends. Mhm. Właściciel Eryk Sikora. I samochód Hatchback. Hatchback. Chyba tak to się czyta. Dobra, i już idzie do góry. No tutaj to jest, co tu dużo nie mówić, no to jest trema na zasadzie ta góra. Ale całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Ej, ale deski tutaj wygląda tak jak... Nie wiadomo co. Jakby jakieś... Nie wiadomo tutaj jakaś ta górka. A, bo to jest ta droga, no tak. No trochę... Podkręca tą atmosferę. Później mamy druty. W sumie jakbyśmy to zalesili, to by im tutaj bardzo pomogło. Znaczy byłoby o wiele ciekawsze niż takie jak teraz. No jest trochę tych drzew, ale... Ale nie to, co by mogło być. No, taki bym powiedział, że nawet taki trochę koleczek jest. No. Ale dobra. Ale dobra, czekajcie, mogę w sumie zobaczyć na mapie. Czy to się... Okej. Dobrze, korzysta z dobrego rozwiązania, czyli jedzie tunelem. Bardzo dobrze. O, autobus tu przed policją. Ale się wpakował jej. No, nieźle, nieźle, nieźle. Dobra, tutaj wyjeżdżamy naszym tunelem. Proszę bardzo. O, poczta za nami jedzie. Co? A, no tak, bo on nie jedzie na drugą stronę, zapomniałem. Tutaj ładnie ten zakręcik. No powiem wam, że z tego zakręciku na dole to jestem zadowolony pod tym mostem. Naprawdę, no ładnie wygląda. Tu jest później ten taki trochę odjechany zakręcik i... I autobus pojechał prosto. A jednak, widzicie, można. Można. Czy się po prostu wepchnął. Dobra, i tutaj się gdzieś chce zaparkować. Aha! Ty się nawet nie zaparkujesz, tylko po prostu twój pojazd zniknie. Nieźle. Dobra. Ale Sikora, dokąd ty podążasz? A, ty daleko to nie miałeś. No, to jest człowiek. Nieźle to sobie to związał, naprawdę nieźle. Co ja tu właściwie mogę chwilę teraz porobić? No bo tak, edukacja tutaj w tym mieście jest na poziomie very good. Nie ma co. Nie ma dużo ludzi. Tutaj tylko im brakuje ludzi, no to brakuje im ludzi, no. I życie. A w ogóle zobaczmy, czy nam się podniósł poziom zadowolenia tego. Oglowe. A ładnie, 85 cały czas mieszkalne. Nie wiem, co bym mógł z mieszkaniami zrobić, żeby być bardziej zadowoleni. Ale trudno. A co do parków... Czekajcie, tutaj są ścieki, to nie. Parki. O Boże. Znajdź symbol... A, wypoczynek. Parki i place. Ci nie są wypoczęci, ci też nie są wypoczęci. Tutaj nawet domki są. Przemysł to rzadko jest kiedy wypoczęty. Tutaj handel trochę jest niepoczęty. Taki zaraz tam park możemy wrzucić. I tutaj też nie jest najwyższych lotów to. Aha, i tutaj też widzę. Dajcie, to postawmy, gdzie jest kiepsko. Tu możemy wam montować, nie wiem, plac zabaw, proszę bardzo. To nie jest plac zabaw. To bynajmniej również nie jest plac zabaw. Tu jest plac zabaw. Dobrze, plac zabaw, proszę bardzo. Macie tutaj plac zabaw. Tutaj widziałem, że macie też podane, więc nie wiem. Tutaj wam się coś większego by przydało właściwie. Tutaj jest dużo miejsca. Macie coś takiego. Proszę bardzo. Tutaj wam coś większego by się przydało. To za 5,5 by nawet najlepsze było. O, jacy byli zadowoleni? Też bym się, ja czymś takim przejechał. Pomijawszy to wszystko. No a to tutaj wam to nie wejdzie, tutaj wrzucimy wam plac zabaw faktycznie. Natomiast to może po tej stronie drugiej. O, jest, wchodziło. Nie chciałbym tych biurowców wyburzać. No dobra, no trudno. Macie tutaj. Rollercoaster postawiłem wam, proszę bardzo, macie być szczęśliwi. Kolejna część naszego miasta, która nie jest zadowolona, to jest gdzieś tutaj. Możemy postawić takie parczuś. No ci tutaj są smutni, ale ci to akurat nie dziwię się, macie plac zabaw. Nie wiem właściwie po co wam tutaj plac zabaw, tak czy siak. Macie.
A, no i tym tu by się przydał dodatkowy kostek właściwie, bo tutaj to jest handel, to... To nie to by nawet... by mi się bardzo spodobało. Ludzi by mi ściągało. O! Tu możemy taki jeden postawić. Zresztą marca. Na pewno powinien trochę ich zadowolić tutaj bardziej. Niż teraz są. No ale powiem wam, że tutaj naprawdę dużo ludzi korzysta z tego. Ej, czy to jest nasz nowy Bombaj? Znaczy skręca, to ja wiem. Ale czy on tutaj też skręci? Tak, to jest nasz nowy Bombaj. O kurczę, on jest pełen. Czekajcie. Czy ja trafiłem w dziesiątkę tutaj z tą linią? No chyba tak. Dajmy do 150, podwyższmy tutaj do 64 tutaj osoby. Patrzcie, tu jest 70. Z metra jeszcze. A, bo z metra się wychodzi inaczej. Tu jest 16 na dole i jedna w przeciwnym kierunku. Czyli do metra jeszcze sobie podjeżdżają. No nieźli. Nieźle, naprawdę nieźle. I chyba mi się wydaje, że jeszcze możemy stworzyć jedną rzecz, którą też chciałem jakiś czas już zrobić. Mam tu na myśli kolej linowa. Tak. A nie inaczej. Też jakiś czas temu chciałem ją wmontować tutaj gdzieś, ale w końcu się skończyło na tym, że chciałem ją wmontować i jej nie wmontowałem. A teraz to zrobimy. Mamy stacyjkę. Teraz wystarczy ją tylko podłączyć z resztą siodem. Dobrze, zobaczmy jak to wygląda ten słup. O, proszę bardzo. Tutaj dojedzie. No, całkiem nieźle. Tutaj sobie już trochę to, o. Spuścimy w dół. I nie, a co my możemy zrobić, żeby tutaj to pomiędzy tym wszystkim tutaj jechało? No tak, tylko tutaj sobie to bardziej zakręcimy. O, co nie, bo nie chcę tutaj aż tak daleko odjeżdżać, nie wiadomo po co. Dobra. No i tutaj obok przemysłu będzie jechać, co? Proszę bardzo, jak ładnie. Czekaj, tu właściwie trochę przy dużo tych słupów. To jest prawie ten sam kąt. Możemy stworzyć jeden długi słup. A wiecie co ja mówię o zbyt dużej ilości słupów? No po co to komu? O, jeden słup, proszę bardzo. Na odległość jednego słupa można to wysuwać. Dobra, no i tak, tutaj gdzieś była, o właśnie, tu jest nasza stacyjka, z której musimy to sobie wyciągnąć, żeby pojechało dalej. O, tu taki duży słup sobie montujemy, proszę bardzo. I do niego wystarczy dociągnąć teraz to. Gdzie to jest? O, jedzie, tutaj dojdzie. No, to postaramy się tutaj teraz zakręcić jakoś w miarę możliwości. Czekaj. Tu sobie do góry pojedzie. Tutaj tak. Okej, dobra, całkiem nieźle. A, i tu właściwie też można po prostu się podłączyć. Nie z takim słupem się podłączyć. Chyba tutaj do góry, w dół będzie, a tu się już podłączycie ze sobą. No, sądzę, że taka kolejka linowa im tu się na pewno spodoba. Nie wiem naprawdę na ile, ale sądzę, że im się spodoba. Nie, ona się kończyła? Tu się kończy. O, już zaczęli wysyłać wagoniki. Teraz pytanie, za 100 punktów, czy ty z tego skorzysta poza wagonikami? No, nie wiem. Ale zobaczymy. Zobaczymy, naprawdę, zobaczymy. Bo tak, bo z tego to kojarzę, co nie... O, właśnie dużo ludzi idzie. Musieliby zacząć wchodzić tą drugą stroną, a to sądzę, że długo, że może potrwać jeszcze. Dobra, no i jedną rzecz jeszcze tutaj trzeba oczywiście montować, nie to. Ponieważ póki to tutaj, jak widzimy... No nie ma nic, dalej się nie buduje. Po tej części... po tej części. I teraz tak, jeżeli by to poszło, w sumie ja bym wolał, żeby to się tutaj skończyło, niż się zaczęło. Bo byśmy sobie pociągnęli tą kolej linową, bo ona tutaj, o, tutaj jedzie też bardzo. Tutaj przejeżdża, tu przejeżdża nad parkami i tutaj wyjeżdża i można byłoby ją puścić, że nawet właściwie w sumie tutaj jedzie przez tą górę. Tu na górze ma jakiegoś pit stopa, się zatrzymuje przy tym i jeszcze zjeżdża sobie w dół. A tu akurat taka kolejka by była nawet wręcz wskazana, jeżeli chodzi o tą wysokość w dół. No, zrobimy to, zrobimy.
Dobra. I teraz tak. Wyrównaj teren. O, dokładnie, moje ulubione narzędzie. Ciach, ciach, ciach. I teraz, no w ogóle mamy forsy, zaczęły się już zgadzać. A ludzie cały czas uciekają. No widzicie. A więc w ogóle to, co jeszcze spotyka to miasto, to w ogóle nam się nie udało już tutaj dalej robić. I później to zaczyna już spadać. Trzeba to zamknąć zrobić przed tym końcem świata. No ma, tutaj sobie odczepimy te podłączenie, to takie. I zrobimy, żebyś... O, było podłączone. Proszę bardzo. No i tak, stąd będzie połączenie tutaj. O, to trochę sobie nawet górki zetnie, już nie będzie. Natomiast tutaj na to dużo nie mówić, no. Na trzeba niestety wykręcić mocno. Ale później to tutaj już będzie całkiem nieźle. O. Czekajcie, może właściwie od tej strony byśmy zaczęli, gdzie to było? Tu było. Okej. Okay. No i tak, tutaj to przyjeżdża nad tym. I się nad tym wszystkim właściwie. O. No i powiedzmy, że dojedzie sobie... No jakby tak prosto by wyjeżdżało... To i tak te dwa budynki niszczy, no ma, to trudno. To tak puścimy. Później tutaj do góry jedzie. Się zaczyna wznosić. O, obok tego naszego zamczyska, z tego w końcu nie skorzystaliśmy, bo nie mieliśmy jak. Ojej. Dobra. No tak, tutaj nasze zamczysko. Powoli jedzie nasza kolejka coraz wyżej tutaj po grzbiecie. I dociągnie się tutaj jakoś mniej więcej. O, chyba też nam wydać, ale jeszcze mam dzisiaj dużo odcinku do nagrania, bo teraz sobie stwierdziłem, że może na jakiś czas wyjadę od domu i... I przez to muszę wszystkie odcinki nagrać więcej ich teraz. Dużo więcej. No, proszę bardzo, tu będzie trochę drzewek, dużo więcej. O, jak ładnie zaczyna się robić. Tak było tutaj pusto, teraz będzie wszystko. Dobra, tutaj będą drzewka, czekaj, gdzie byś tu jeszcze wymontować? Fajne, że gdzieś mówiłem, tu mówiłem, żeby było więcej drzewek. O, tutaj właśnie. Dobra, tutaj będzie... tych drzewek więcej i tutaj na zboczu też jakieś powymontowujmy. Ciach. O tak. To jest to. W ogóle bardzo dużo wagoników ja tutaj widzę też, że się napopuszczało. Nie wiem czemu aż tak dużo, ale naprawdę dziwnie to wyglądało trochę. O i tutaj też na pewno. Z tym, że tutaj to jeszcze zrobimy jedną rzecz. Nie to. O, to. Wyrównamy sobie tutaj teren. Żeby to było, nawet może to być właściwie trochę tej skały. O, a propos, autobusik zjeżdża w dół. Nieźle autobusik tutaj zjeżdża w dół. I autobusik będzie mieć przystanek nie indziej, a jakże tutaj. O, policja tutaj już zakręcała. O, widzę, że zobaczcie, korzystają z tego ludzie. Idą z parku, a no tak, mogą właściwie jechać do innych miejsc. Czy zupełnie w jakichś innych miejscach tutaj wsiadają do tego? Tutaj, zobaczcie, wsiadają i tutaj chcą pojechać. Ale jazda. Na górze to raczej wątpię, żeby gdzieś tam wsiadali. Ale całkiem ciekawie. No. Tutaj, wsiadają z dołu, no oczywiście. Wsiadają tutaj na tym przystanku poprzecznym. Tutaj wsiadają. Na górze nie wsiadają. Okej. Okay. No i tutaj to dojeżdżają do nas tych dwóch już. Tak jak popatrzyliśmy. I tutaj chyba nikt nie korzysta z tego dojazdu górą. No tak mi się wydaje. Albo po prostu tutaj jak się ktoś już pojawi... O, to oni wchodzą po prostu prosto ze stacji metra. No właśnie, myślałem. Dobrze, zobaczmy jak tam czas. Zostało nam 10 tygodni w grze. I jest 35 minuta odcinka, no. Przyspieszmy sobie jeszcze ten czas. Mamy 46 tysięcy ludzi. I zero szans na to, żeby wygrać już ten... No niestety scenariusz. To wam mogę już niestety powiedzieć szczerze, jest zero szans. Szkoda. Fajne miasteczko. Naprawdę całkiem ciekawe miasteczko. Dzisiaj zrobiliśmy dosyć dużo kolei nowej. No powiedział. O, bo tutaj też jest przecież. O, idą. A no w sumie może, bo to jest dobry tutaj skrót. Jak chcą gdzieś tutaj dojechać. Czekaj. Tutaj. A no może i nawet to jest jakiś skrót. Wiesz. Ja też będę szczerze, nie sądziłem, że tutaj gdzieś dojedzie.
Ciekawe. Powiedziałbym, że nawet bardzo ciekawe. No nie, nie. Może po prostu zwolnimy czas. I jeszcze jedną rzecz montujemy tutaj. Tutaj pit stopa. Żeby to się zatrzymywało tutaj już. Bo jak tutaj to już jedzie, tak. No to można właściwie montować jeszcze, żeby tutaj dojeżdżało do tego miejsca. Ale to nas tutaj dużo nie kosztuje. A, proszę bardzo. Tu się bardzo ładnie podłączy, tylko tu nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Trzeba po prostu bardziej pokombinować i będzie łatwo. O. No. I działa i tutaj z pit stopem. Przyspieszmy. Tak, przepisy, bo zadłużmy jeszcze miasto na koniec. Dobra. Tu te stole ładnie wyglądają, tak poza tym. No biura jak biura się tutaj budują. Handel się tylko chce budować, ale i tak ma ludzi, że nie ma żadnych ludzi obok niego. No widzicie. Dobra. Park powinien już zacząć działać. A wy tutaj co mówicie? Hotel, brak wystarczającej ilości klientów. Brak wystarczającej ilości klientów. No widzicie, no niestety. Takie to życie jest w tym mieście. Jest brak wystarczającej ilości klientów. A tu jest z tym zakrętem, ale jazda, zobaczcie. I co, korzystają z tego faktycznie? Korzystają. No nieźle, nieźle. A, no i zobaczmy, jak koniec końców tutaj to wygląda sytuacja. Gdyby nie to, że nie mogę im tutaj zakazać tego sklepu, to nie byłoby to możliwe, ale no jest tu nic z tym nie zrobię. Tu się jeszcze tylko trochę korkuje. Ale z tym, no nie mam zbytnio co zrobić. No nie wiem nawet, bym powiedział co zrobić. Ale tutaj, jakże to wmontowaliśmy, to jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne. W ogóle zobaczmy, czy wykorzystałem francuz z tego. O, jak trzeba nie korzystać. Na razie po prostu przelotowo jest, ale na pewno ktoś z tego skorzysta. O, bo tu do tego już idą. A ten jest dosyć nowy i świeży, to jeszcze nie wiem, że trzeba z niego korzystać. O, bo przecież autobus nie dojeżdża, no to na pewno. To jestem 100% przekonany, że tutaj będzie dużo ludzi korzystać z tego. No tak, to tutaj to jest normalnie autobus dojeżdża. Są biurowce do drogi gruntowej. Nie wiem, czy ktoś to zauważył. Biura przy drodze gruntowej. Można? Można. Jakby to się zastanowić, czy można. Można. No, nawet ten nasz przemysł leśny zaczął już całkiem nieźle też funkcjonować. Nie tak jak wcześniej, ale zawsze coś. Te ścieżki to zawsze ja podziwiam. Jak one tutaj są odjechane. No, zobaczmy, czy ktoś z tego korzysta. 4 ludzi. 4 lurków sobie z tego skorzystało już. No. Zawsze coś. Oj. Co to za pożar w moim parku? Halo. Po drugiej stronie co prawda, ale tak czy siak. Ile spalonych tu jest. Nasze helikoptery to tutaj te z góry. Pewnie non stop teraz muszą latać, no właśnie. O. Ciach. No bo trzeba to odbudowywać. O, tutaj jest trzeci. Się zastanawiam, gdzie jest trzeci, bo jak one wszystkie teraz latają sobie. Dobra, już gdzieś poleciały. O, widzę, że tutaj leci. Gdzie on poleci? Leci do Altana 1, czyli do tego. Też bardzo. Ile mi to trwa, żeby tutaj to załatwili sytuację? Wyszli. Sprawdzili. Sprawdzili. I zrobili. O, tutaj i molo. Proszę bardzo. O, to jest chyba więcej mamy tych jednostek, bo jeżeli już tutaj zostało to odbudowane, to chyba... Nie no, wydaje mi się, że tylko tutaj jeden ten budynek postawiliśmy, ale... Ale no może. Nie wiem. Tak, poza tym tutaj jest piękne, jak tutaj to jest po prostu komunikacyjnie rozwiązane. Po prostu tutaj jest tak to pięknie zrobione, że on stopy jakiś jest duch. To jest przepiękny węzeł komunikacyjny. To jest tyle kolei jednoszynowej, w sensie kolei linowej, mety do... autobusy, no nie mamy jeszcze tylko tramwajów, ale tramwaje tylko akurat nie wmontowywaliśmy w tej części. Więc no, nie mam co narodzić nawet. Ale jest nieźle. Tak, poza tym ten autobus by mógł pojechać na górę. Tutaj. Sądzę, że przemysł byłby w siódmym niebie. Przecież handel. A tutaj jakbyśmy zrobili ścieżkę, to też byliby zadowoleni. Zachwyceni, bym powiedział. O.
Nawet cicha połączyło. Świetnie. No, teraz jest większy popyt na handel. A ja teraz bardziej muszę odbudowywać to wszystko. Ciach, ciach, ciach. Ludzie będą przeszczęśliwi, że mi to odbudowywuje. No zobaczcie tylko, czy wiecie. O! Już nawet ani nie wrażenie. Widzieliście ten komunikat? Nawet się nie odpalił. To był komunikat ze smutną buźką. Jak kliknąłem X, że przegraliśmy. Niestety, ale przegraliśmy. Dobrze, mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Jeżeli tak, możesz zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowym użytkownikiem, subskrybuj i ten dziwny zmaczek. I już w kolejnym materiale ze scenariuszy będzie ankieta, w której będziecie głosować, w jaki kolejny scenariusz będziemy grać. No, smutno, bo deszcz nawet pada i wszyscy płaczą. Co tu dużo mówić? Jeżeli nie chcecie tego przegapić, tak jak mówiłem, zasubskrybujcie, kliknijcie ten dzwoneczek i już wkrótce pojawi się ankieta, w której teraz będziemy grać scenariusz. Do zobaczenia. Cześć!